Cześć Grzegorz. No, sytuacja jest dosyć nietypowa. Otóż, kiedy wczoraj żeśmy wrócili, czyli w niedzielę, nastąpiła, no, moim zdaniem, dziwna sytuacja. Otóż Agnieszka wyszła na zewnątrz, czyli na balkon, i tak naprawdę bez mojej wiedzy, bo ja się o tym dowiedziałem dopiero później, że ona dwie z czterech marchewek od Wolskiego zakopała w skrzynce, która leży na balkonie od kilku miesięcy, i chociaż kot wychodzi codziennie kilka razy, nigdy, przenigdy w tej skrzynce nic nie kopał. I tutaj zasadziła dwie te marchewki. Jedną będzie widać. To jest taki ten zielona nać. Natomiast druga została zasadzona w tym miejscu. Tu, gdzie dzisiaj mamy takie to zagłębienie. Widoczne zagłębienie, tak? I nagle kot się zaczął tym interesować. Wygrzebał. Tutaj rozsypał ziemię. Tu, gdzie jest to kubełko. I marchewki nie ma. Nie ma możliwości, żeby ją wykulać, ponieważ my mamy na balkonie oplot przez całą balustradę. Ale też ten oplot jest na dole. Przez całą długość balkonu. No i kiedy już tak była mniej więcej godzina, ja wiem, która, no, 23, może 23:30, Agnieszka już spała, balkon był jeszcze uchylony, więc kot chodził. No wiadomo, że tutaj u nas, no, jak to na osiedlu, jeżdżą autobusy, ludzie wychodzą z psami, tam nie wiem, ktoś tam krzyczy, no tam jakiś jest hał, 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 hał. Ale ja tutaj siedziałem na kanapie i w pewnym momencie usłyszałem właśnie zasłon, takie coś dziwnego, coś, nie wiem jak to powiedzieć, jakby taka drobna mowa, takie ty, 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 ty. No i teraz tak, marchewki nie ma od Wolskiego, to znaczy jednej nie ma, kot tego nie mógł wykulać, no więc o co chodzi? To jest po prostu, no, przynajmniej podejrzane. I tyle chciałem na ten temat powiedzieć. Grzegorz, jeszcze jedna kwestia, bo dziwna rzecz. Bo tutaj są, zobacz, dwie takie normalne, tak? Trzecia, czwarta, ta zniknięta, no i piąta, zobacz. No przecież ta piąta nie wygląda normalnie. To tak, no, no nie wygląda tak marchewka. Czwarta 30. I słuchaj, te marchewki mi się śnią. Znaczy właśnie trudno powiedzieć, czy to był sen, czy to już taki był bardziej sen na jawie. No. I one mówią, odwieźcie nas tam, skąd żeście nas zabrali, czyli z tego pola Wolskiego. No, ale jednak to tutaj też jest taka sytuacja, ta dziwna marchewka, no i ta zniknięta od Garego. Także no, możemy się śmiać, że coś, ale wydaje mi się, że to jest tak, no, tak mówiąc z punktu widzenia pragmatycznego, naukowego, no, dosyć mocno, no, także też by trzeba było to ewentualnie przeanalizować.